Jeżeli przechodzimy do kolejnego punktu, to jest sprawozdanie z działalności Komisji Mieszkaniowej. I panie przewodniczący, proszę o przedstawienie sprawozdania. Komisja Mieszkaniowa spotkała się w dniu 8 listopada o godzinie 18 w siedzibie Rady Dzielnicy. Przyjęliśmy następujący porządek obrad, przyjęcie wniosków z poprzedniego posiedzenia oraz naszego bieżącego eksponatu. Posiedzenie zakończone o godzinie 18. Na tym są drugie strony, na drugim zawodzie. Czy są jakieś pytania związane z tym projektem? Kolejny punkt to jest sprawozdanie z działalności Komisji Sportu i Rekreacji. Pana przewodniczącego proszę o przedstawienie. Dziękuję. Komisja Sportu i Rekreacji spotkała się 12 listopada w siedzibie Rady Dzielnicy. Po otwarciu posiedzenia komisja zapoznała się z bieżącą korespondencją. Było to 5 pism. Pierwsze pismo było z ZIS-u. Dotyczyło zadań priorytetowych i możliwości organizacji zadania w roku bieżącym. Drugie pismo dotyczyło dużego miasta Krakowa, dotyczyło budowy transportowej wielofunkcyjnej przy ulicy Niebieskiej w Krakowie oraz trzy pisma były z Rady Zarządu Ziemi drugiego Grzeguszki i dotyczyło organizacji wspólnego turnieju piłkarskiego Puchara Dzielnic Krakowa Krakow, Maszona Krakow w 2013 roku. Tam chodziło o kto będzie głównym sponsorem oraz organizatorem tego turnieju. I pisma przyjęte do mości i zakończono o godzinie 20. Dziękuję. Dobrze, czy są jakieś pytania związane z działalnością Komisji Sportu? Nie widzę, nie słyszę. W związku z tym przechodzimy do kolejnego.